Konferencje, które organizuje Fundacja Rzeczpospolita wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z powiatami, te konferencje mają taki wyraz obywatelski. Pokazujemy, że tylko współpraca wszystkich obszarów daje rezultat, czyli rozwój. Spotykamy się tutaj z samorządami wszystkich szczebli, spotykamy się z sołectwami, z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i dyskutujemy na temat współpracy na rzecz rozwoju danego regionu. I uważamy, że tylko dzięki takim spotkaniom, takiej współpracy jest możliwy właśnie rozwój każdego regionu, każdego powiatu. I tutaj właśnie te konferencje służą temu, żeby budować potencjał, budować współpracę, wymieniać się doświadczeniami i przekazywać strony internetowe sołectwom, bo uważamy, że właśnie w sołectwach drzemie potencjał naszego kraju, że to jest ta komórka, dzięki której cały organizm naszego kraju funkcjonuje i dlatego chcielibyśmy, żeby te sołectwa były aktywne w internecie, żeby się promowały, żeby promowały swoje inicjatywy, żeby wymieniały się doświadczeniami, a dzięki właśnie obecności w internecie jest to możliwe. Społeczeństwo wiejskie bardziej się skupia i więcej robi niż ludzie w mieście. Bardziej chyba ludzie w mieście są nastawieni na taką konsumpcję, co im się podaje, a tu jednak to te małe miejscowości ludzie bardziej dbają. Może dlatego, że więcej się wyjeżdża, ogląda w internecie, w telewizji. Każdy chce, żeby ta wieś była ładniejsza, żeby każdy coś tam zauważał. Ludzie bardzo są zżyci. I to nie tylko, że wystawiamy, mamy te produkty, pokazujemy, co mamy, ale potrzeby sołectwa są bardzo duże. Wiadomo, że funduszy nie mamy. Mamy bardzo mizerne, znaczy mamy fundusze sołeckie, ale one są minimalne w porównaniu do potrzeb, jakie mamy. Więc bardzo dużo trzeba własnej pracy. I wtedy właśnie widać aktywność mieszkańców. W takich właśnie czynach, jak porządkujemy tereny, jak cokolwiek upiększamy, jak dbamy o nasz wygląd starogrodu. Pod każdym względem, czy to zieleń, czy to porządek, czy to nawet robienie ławeczek, czy dbanie o górę zamkową, no jest masa rzeczy. I w tym wtedy właśnie widać najbardziej aktywność mieszkańców. A żeby wyjść na zewnątrz, no to właśnie w taki sposób to organizujemy. W gminie Unisła dostrzegamy to, że coraz więcej jest tej inicjatywy sołectw. Korzystają sołectwa z funduszu sołeckiego. Bardzo duża jest ich aktywność w ramach budżetu obywatelskiego. A teraz na terenie gminy Unisław jest chęć, aby wyodrębnić kolejne sołectwo. Wyodrębnia się sołectwo Gołoty i sołectwo Stablewice, więc będziemy mieli, myślę, 10 sołectw. Takie imprezy jak ta przyczyniają się do tego, że sołtysi mogą podejrzeć, co dzieje się w okolicznych gminach, u sąsiadów i czerpać jak najlepsze wzorce. My jako Fundacja Rzeczpospolita Polska Nasza stworzyliśmy portal o Polsce. Portal, który daje strony internetowe dla wszystkich sołectw. Są to strony nieodpłatne. To powoduje, że nie blokujemy możliwości udziału wszystkich sołectw w Polsce w tym projekcie. Natomiast co muszą zrobić sołectwa? Przyjechać na konferencję, wpisać formularz i otrzymają klucze. W momencie, kiedy otrzymają klucze, tak zwane umowne, czyli hasło i login, dzisiaj właśnie taki akt się odbędzie, od tego momentu mogą się zalogować, wprowadzać wszystkie informacje, tak jak normalną swoją stronę, promować się, mówić o historii, mówić o inicjatywach, pisać o aktualnościach. Wszystkie możliwości ten profil daje, tak jak zwykła strona. I od tego momentu sołectwa mogą rywalizować ze sobą. Bo to jest bardzo ważny, ma taki element motywacyjny, prawda? Podglądają siebie wzajemnie, rywalizują i w ten sposób uaktywniamy nawet te obszary, te osoby, które wydają się, że nie będą aktywne w internecie. Co też jest ważne, my będziemy później szkolić sołtysów, będziemy badać, takie ankiety przeprowadzimy, będziemy badać umiejętności cyfrowe wśród sołtysów. Pod te umiejętności, pod ich wiedzę będziemy przygotowywać szkolenia, więc to jest cały długi proces współpracy, ale dla nas nieodzownym jest współpraca z samorządami wszystkich szczebli, z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w realizacji tego dzieła, tego zadania. Im niżej te środki są wydatkowane, tym są bardziej racjonalnie, oszczędnie. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, na co środki wydać, co jest dla nich najistotniejsze, najważniejsze. I czasem, jeżeli z góry ktoś to decyduje, może się mylić, może rozminąć się, mogą się te oczekiwania rozminąć i wtedy byłoby gorzej. I ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że największym skarbem to są
nasi mieszkańcy, ci bardzo aktywni, którym chce coś się zrobić, którzy mają pomysły i przy różnych inwestycjach, ale również nawet takich imprezach kulturalnych, które większego znaczenia nie mają, typu Święto Gminy Dożynki, zawsze robimy spotkanie z sołtysami, z radnymi, bo ta burza mózgów, ta wielość pomysłów powoduje, że jest to fajne, ciekawe, oryginalne. Jak nie ma dostępu do internetu, to właściwie nie istnieje wirtualnie w tej sieci, jest z nim problem. Ja to obserwuję nawet, jakie zmiany następują na wsi. Wraz z dostępem łatwiejszym do internetu, to wszystko się tak pozmieniało, że nawet przesyłanie informacji drogą elektroniczną odbywa się szybciej, jest to bardziej dokładne, racjonalne. Kiedyś była taka forma kurent, wysyłano kurendy, sąsiad do sąsiada kurendę zanosił, czasami jeszcze porozmawiał. Teraz nawet mieszkańcy doszli do wniosku, że właściwie to ta kurenda już nie bardzo potrzebna. Najlepiej wysyłać informacje przez SMS-y, drogą elektroniczną. Również chętnie czytają to, co zamieszczamy na stronie aktualności, które staramy się bezpośrednio po zajściu jakiegoś zdarzenia zamieścić, bo oni są ciekawi, czym żyje gmina, nawet jeżeli w tym nie uczestniczyli, chcą o tym wiedzieć. Jest to bardzo, myślę, ciekawe i postępowe. Teraz sami będą już mogli zaistnieć. Ja w tym roku na zebraniach sołeckich przeżywałem takie olśnienie, bo nawet nie spodziewałem się, że ten postęp tak daleko wkroczył i tak głęboko. Na przykład zebrania sołeckie w niektórych wsiach już były prowadzone w ten sposób, że na początku była prezentacja multimedialna z całej okresu działalności, ze zdjęciami, ze słupkami, wykresami. Byłem bardzo mile zaskoczony. To dowodzi, że przekazanie tego kodu dostępu do tejże strony na pewno będzie dobrym rozwiązaniem. No i te strony będą tętniły życiem, gdzie nie tylko sołtys, ale myślę, że wielu młodych ludzi i wreszcie w różnym wieku będą mogli ciekawe rzeczy zamieszczać. To będzie integrowało też chyba całą społeczność. Nawiązując do tego tytułu na początku odnośnie partnerskiej współpracy, zwracam uwagę, że to partnerstwo jest jak jednosektorowe, tak? To znaczy, że tylko samorządy terytorialne uczestniczą w tym porozumieniu i to one mają się jakby porozumiewać, tak? Nie ma tutaj w tym momencie przedsiębiorców ani organizacji pozarządowych w tym porozumieniu, chociaż zaprasza się ich do te podmioty do prac nad strategią. Po co to zostało wdrożone do praktyki działania w naszym województwie? Wzmocnienie powiązań między jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi obszar. Czyli jest tak, że wójtowie, burmistrzowie realizują swoje zadania i starosta, ale podmiotem tych działań są w większości ci sami ludzie, tak? Ponieważ to są mieszkańcy danego obszaru. Wobec tego trzeba byłoby spróbować właśnie nawiązać jakąś współpracę, być może podzielić się z zadaniami. Wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych dla całego obszaru, no, czyli po prostu zastanowienie się, jakiego rodzaju rzeczy na danym terenie są najważniejsze, jakie problemy należałoby podjąć, bo jakby z tego będą brały się pomysły na wydatkowanie środków unijnych. I to, co jest na samym końcu, tak, aktywne współdziałanie w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, tak, głównie tutaj chodzi o regionalny program operacyjny, czyli aktywne współdziałanie. Chodzi o to po prostu, żeby samorządy, tak, spróbowały powiązać swoje działania lub też podzielić pewne zadania albo też pozyskać środki wspólnie na pewne działania, które po prostu spowodują, że na danym obszarze sytuacja się poprawi.